Najpiękniejsza w Polsce malowana wieś, unikalne na skalę światową skupisko jezior, romantyczny park w centrum dużego miasta, pustelnia mnichów odcięta od świata, największy park narodowy w Polsce i kilka innych miejsc. Zapraszamy na drugi film z serii o najpiękniejszych miejscach w Polsce. To, co dziś Wam pokażemy, to oczywiście niewielka część atrakcji, jakie ma do zaoferowania nasz kraj. Na pewno nagramy jeszcze nie jeden film na ten temat, więc dajcie znać w komentarzu, co powinniśmy uwzględnić następnym razem. Zapraszamy w podróż po najpiękniejszych miejscach w Polsce. Zaczniemy od Wrocławia, a dokładnie od wrocławskiego rynku, który jest jednym z największych i najpiękniejszych rynków w Polsce. Stanowi serce życia społecznego, kulturalnego i handlowego. To popularne miejsce spotkań i organizacji różnych wydarzeń, m.in. jarmarków. Otoczony jest 60 kolorowymi kamienicami, z których niektóre mają bardzo unikalne nazwy. Przed numeracją kamienic mieszkańcy posługiwali się właśnie nazwami, które pochodziły na przykład od godła fundatora lub innego charakterystycznego elementu fasady. Najbardziej popularnymi kamienicami na wrocławskim rynku są m.in. kamienica pod błękitnym słońcem, pod siedmioma elektorami, pod gryfami, a także kamienica pod złotym słońcem, w której mieści się Muzeum Pana Tadeusza z oryginalnym rękopisem polskiej epopei narodowej. Na środku rynku stoi stary ratusz, czyli jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Ta imponująca późnogotycka budowla powstawała etapami od XIII do XVI wieku. Dzisiaj w jej wnętrzach mieści się Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Niewiele jest miejsc na świecie, gdzie rzeka przez pewien czas płynie w odwrotnym kierunku do morza. Jednym z nich jest Pieniński Przełom Dunajca, który ma długość około 8 km. Na tym obszarze Dunajec tworzy wiele zakoli, a ściany skalne osiągają nawet kilkaset metrów wysokości. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym. Przełom Dunajca można podziwiać w czasie spływów lisacką tratwą, który jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji w okolicy. Wycieczkę urozmaicają opowieści flisaków, omijanych na trasie skałach oraz miejscowych legendach. Oprócz spływów lisacką tratwą można skorzystać także ze spływów pontonowych oraz kajakowych. Wzdłuż przełomu Dunajca biegnie również droga pienińska, która idealnie nadaje się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Droga pienińska prowadzi ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru i ma długość około 10 km, a jej większa część przebiega po słowackiej stronie. Po drodze można podziwiać piękno Pienińskiego Parku Narodowego, popularne szczyty, m.in. Sokolice, a także obserwować płynące flisackie tratwy. Zalipie to urokliwa wieś położona w województwie małopolskim, która znana jest ze zwyczaju malowania chat. Malowanie kwiatowych wzorów zaczęło się pod koniec XIX wieku, kiedy to mieszkanki wsi zaczęły dekorować wiejskie izby kolorowymi malunkami, kwiatami wykonanymi z bibułki czy innymi ludowymi ozdobami. Malowidła wykonywano także na zewnętrznych ścianach budynków, na studniach i płotach. Z czasem dekoracyjne wzory zyskały też przedmioty codziennego użytku. Oprócz malowanych domów, Zalipie oferuje również piękną wiejską scenerię, malownicze pola, kwitnące ogrody i spokojną atmosferę. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Thank you.
Łazienki Królewskie w Warszawie to zespół parkowo-pałacowy, który był kiedyś letnią rezydencją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To miejsce o dużym znaczeniu historycznym i architektonicznym, które tworzą klasycystyczne zabytki i przepiękne ogrody. W sercu Łazienek Królewskich stoi pałac na wyspie, w którym można zobaczyć Królewską Galerię Obrazów. To tutaj w okresie letnim odbywały się kiedyś słynne obiady czwartkowe, organizowane przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, których celem były rozmowy na tematy związane ze sztuką i nauką. W Łazienkach Królewskich można pospacerować ścieżkami oraz alejkami wśród drzew, krzewów i kwiatów. Znajduje się tutaj także belweder, stara i nowa oranżeria, amfiteatr oraz kilka innych budynków. Na uwagę zasługuje też pomnik Fryderyka Chopina, pod którym w letnie niedzielne popołudnia organizowane są koncerty chopinowskie. Zespół Staromiejski Torunia to najstarsza część miasta, która w 1997 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zespół Staromiejski Torunia obejmuje stare i nowe miasto z zachowanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym oraz teren Zamku Krzyżackiego. Co ciekawe, obszar ten obejmuje ponad 1000 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W sercu Starego Miasta znajduje się rynek staromiejski, który został wytyczony w XIII wieku i pełnił funkcję głównego placu handlowego. Dziś stoi na nim ratusz staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika i wiele innych rzeźb, a także przepiękne kamienice, w tym kamienica pod Złotą Gwiazdą oraz dwór Artusa. Z wieży ratuszowej można podziwiać przepiękną panoramę miasta. Zespół Staromiejski Torunia obejmuje także wiele innych zabytków, takich jak gotyckie kościoły czy pozostałości średniowiecznych fortyfikacji z basztami i bramami miejskimi. To także miejsce, gdzie znajdziemy najwięcej sklepików z piernikami, z którymi Toruń zdecydowanie się kojarzy. Zamek w Malborku, znany również jako Zamek Krzyżacki, to imponująca średniowieczna twierdza znajdująca się w północnej Polsce. Jest to największy ceglany zamek na świecie, jeden z największych zabytków w kraju, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek w Malborku został wzniesiony przez Zakon Krzyżacki w kilku etapach, od XIII do połowy XV wieku, jako centralna siedziba i główna warownia Zakonu Krzyżackiego w Europie. Ze względu na sprzyjające warunki geograficzne, Malbork miał doskonałe położenie obronne. Zamek w Malborku składa się z trzech części: Zamku Wysokiego, Zamku Średniego i Zamku Małego, czyli Przedzamcza. Połączone są one ze sobą fortyfikacjami i potężnym murem obronnym, które nadają mu charakterystyczny wygląd średniowiecznej twierdzy. W zamku znajdują się sale reprezentacyjne, kaplica zamkowa, refektarz, a także liczne komnaty i galerie. Do zwiedzania udostępnione zostały również wewnętrzne dziedzińce. Kolejną naszą propozycją jest Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, zwana inaczej Krainą Tysiąca Jezior. Chociaż to akurat jest lekkie niedoszacowanie, bo w tym regionie znajduje się ponad 2,5 tysiąca jezior.
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich rozciąga się w północnej Polsce i obejmuje środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 1732 km2, z czego 486 km2 zajmują jeziora. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to raj dla amatorów żeglowania i wędkowania, a także idealne miejsce dla miłośników przyrody, bo znajduje się tu szereg rezerwatów i Mazurski Park Krajobrazowy. Głównymi ośrodkami turystycznymi na Mazurach są Giżycko, Mikołajki i Węgorzewo. Tykocin to pięknie zachowane niewielkie miasto i perła baroku, które leży w województwie podlaskim. Tykocin ma długą historię sięgającą średniowiecza, kiedy to było ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Odwiedzając Tykocin, warto pospacerować brukowanymi uliczkami, które zachowały układ tradycyjnego miasteczka żydowskiego. Wyjątkowy klimat tworzą również otaczające rynek zabytkowe zabudowania. Rynek funkcjonuje w tym samym miejscu od początku powstania miasta, choć jego obecny wygląd pochodzi z XVIII wieku. Po pożarze został odbudowany w stylu barokowym. Barokowy jest również kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, który stoi tuż przy rynku i w którym można zobaczyć cenne zabytki sakralne. W Tykocinie znajduje się również odrestaurowany XVI-wieczny Zamek Królewski, który był rezydencją królewską i pełnił ważną funkcję obronną. Przez wieki Tykocin był miejscem współżycia różnych narodowości i wyznań, co wpłynęło na kulturowe bogactwo tego miejsca. Żydzi stanowili liczną grupę mieszkańców Tykocina. Przez pewien czas uznawano go nawet za najważniejszy ośrodek żydowski w kraju, zaraz po krakowskim Kazimierzu. Tykocin co roku przyciąga fanów U Pana Boga za, bo właśnie tutaj toczyła się akcja filmów Bromskiego. Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce. Znajduje się w województwie podlaskim. Park został utworzony w 1993 roku i zajmuje obszar około 59 tysięcy hektarów. Jest to jeden z najważniejszych obszarów bagiennych w Europie, a także kluczowe miejsce na mapie światowej ornitologii. Biebrzański Park Narodowy słynie z mokradeł, bagien i torfowisk oraz z bogactwa ptaków wodnych. Można tu pospacerować drewnianymi kładkami wśród bujnej roślinności i terenów bagiennych, a także wejść na wieże, z których można obserwować ptaki. Przez środek Biebrzańskiego Parku Narodowego biegnie Carska Droga, czyli około 35-kilometrowa trasa, która w przeszłości łączyła rosyjskie twierdze. Droga ta inaczej nazywana jest Łosiostradą, bo można spotkać tutaj łosia. Na niewielkiej wyspie, wśród bujnej podlaskiej roślinności i przy spokojnie płynącej rzece Narew, znajduje się niecodzienne miejsce. To miejsce odosobnienia, czyli skit świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. Prawosławna pustelnia dla mnichów położona jest w dzikiej głuszy wokół rozległych łąk i rozlewisk Narwi. Skit w Odrynkach liczy dopiero kilkanaście lat, bo powstał w 2009 roku. To miejsce kontemplacji, modlitwy i życia w zgodzie z naturą. Na wiosnę rozlewiska rzeki Narew sprawiają, że skit wydaje się być wyspą. Ponad podmokłymi terenami poprowadzona została kładka życia, która łączy skit ze wsią Odrynki. Przez kilka lat stanowiła ona jedyne dojście do pustelni.
Skit w Odrynkach to bardzo spokojne i ciekawe miejsce, które warto odwiedzić, by usłyszeć ciszę. To już wszystkie miejsca w Polsce, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.